Dzisiejszy odcinek sponsoruje czekolada. Dzisiaj będziemy Wam opowiadać o tym, jak rozpuścić czekoladę na 3 w zasadzie różne sposoby. Trzy różne sposoby. Jest jeszcze czwarty, którego nie polecam, ale zmotywował nas pewien filmik, który widziałem w internecie. Gdy pewna pani nakręciła film, spanikowana, jejku, jejku, nie mam ciastek, zabrakło mi kremu, wzięła czekoladę, wrzuciła do garnka, zamieszała i pokazała, że super, wszystko do kremu dodała. I mówi, że to jest wspaniałe i tak dalej. No i ludzie, którzy oglądają takie rzeczy, później mogą to powielać, tak? Czyli w domu na przykład wrzucam czekoladę do garnka i będą próbować ją rozpuścić. I wtedy będzie problem. Ten sposób to nie jest tak, że nie działa, no bo oczywiście mamy ciepło i czekolada się podgrzeje, ale jeśli nie mamy doświadczenia, bo być może ta pani po prostu miała takie doświadczenie i potrafi to zrobić bardzo szybko i bardzo sprawnie, natomiast możemy sobie wtedy taką czekoladę spalić, możemy sobie ją roztemperować. Co to jest to roztemperowanie, za chwileczkę Wam powiem, ale możemy sobie ją po prostu spalić, no chyba, że robicie deser z białą, paloną czekoladą, no to wtedy jak najbardziej jest ok, ale w innym przypadku nie polecam, dlatego pokażemy Wam 3 sposoby. Możecie się zastanawiać, o co chodzi z tym roztemperowaniem czekolady. Słuchajcie, tak w bardzo prostych słowach, zatemperowana czekolada ma zupełnie inne właściwości niż roztemperowana. Kiedy czekolada jest zatemperowana, jest gładka, lśniąca i kiedy ją łamiemy, ona tak szczela fajnie. Natomiast kiedy temperatura tej czekolady wzrośnie w sposób niekontrolowany, to może nam się ta czekolada po prostu roztemperować, czyli stracić te właściwości. Będzie topliwa, będzie matowa, nie będzie miała takich właściwości, które ma dobra czekolada, czyli taka zatemperowana. Więc lepiej takiej czekolady nie roztemperować, czyli nie podnieść do zbyt wysokiej temperatury w niekontrolowany sposób. Kolejna rzecz na temat czekolady, którą możemy powiedzieć, to często jest tak, że czekolada traci swój kolor, tak? Pojawia się taki jasny nalot, biały nalot. No i często ludzie myślą, że czekolada się zepsuła. To tak nie jest. Czekolada, ciężko jest, żeby się zepsuła. Ona po prostu traci swoje walory estetyczne, ale jest pełnowartościowym produktem. Ten biały nalot to jest takie masło kakaowe, które się po prostu wydzieliło, które pod wpływem, na przykład wiecie, jak transportowana jest czekolada, to nigdy do końca nie wiemy, jaka będzie ta temperatura. Nie są transportowane w warunkach jakichś chłodniczych, czy takiej temperatury właśnie kontrolowanej, więc ta temperatura w lecie na przykład bardzo mocno się podnosi, potem się składza. Czasami możecie to zobaczyć na batonikach w sklepach. Bardzo często. Czekolada, która ma biały nalot, dalej jest do zjedzenia, ale ona prawdopodobnie się po prostu roztemperowała. Wydzieliło się masło kakaowe, zrobił się ten biały nalot, ale ona w dalszym ciągu jest dobra, więc spokojnie możecie jeść. Tak, pierwszym sposobem, jaki Wam zaprezentujemy do rozpuszczania czekolady, to jest po prostu rozpuszczanie czekolady w kąpieli wodnej. Wystarczy odrobina gorącej wody do garnka, woda się gotuje, paruje, temperaturę, którą oddaje, po prostu nagrzewa nam miskę, naczynie, w której jest czekolada. Pamiętajcie, rozpuszczając w ten sposób czekoladę, żeby uważać na ręce, bo para może Was po prostu oparzyć, można wziąć rękawiczkę. I drugi skutek uboczny to jest to woda, która się zbiera na misce. Trzeba po prostu pamiętać o tym, że pod spodem może być woda i trzeba tą miskę przetrzeć, żeby sobie jej nie wlać na przykład do rękawa cukierniczego. Razem z czekoladą, to jest bardzo ważne, czekolada jest wrażliwa na wodę. Jeśli na przykład tą miskę po prostu obrócilibyście, nie wycierając jej, tak jak Tomek mówi, i wlali sobie na przykład do rękawa cukierniczego, to razem, jeśli by tam zdarzyła się woda, no to niestety mogą być jakieś wykwity na czekoladzie, dlatego na to uważamy, zawsze przecieramy. No i co? Czekolada gotowa. Teraz nieoczekiwana zamiana miejsc, dlatego że ja pokażę Wam, jak rozpuścić czekoladę w mikrofali. Dla mnie osobiście to jest najlepszy sposób, najprostszy, w zasadzie najszybszy. Im większą wprawę macie, tym mniej czasu Wam to zajmuje, dlatego to jest mój ulubiony sposób. Ten z podgrzewaniem nad gotującą wodą nie lubię, bardzo często się parzę, natomiast tutaj raz, dwa można podgrzać czekoladę i ją rozpuścić. Włączam sobie mikrofalę
na 30 sekund, ale uwaga, to nie znaczy, że u Was to też będzie 30 sekund. Bardzo możliwe, że ten czas będzie potrzebny na to pierwsze grzanie krótszy, bo możecie mieć inną mikrofalówkę. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby dopasować to do swojej mikrofali. Dlatego ja wrzucam na 30 sekund, ale Wam polecam zacząć od takich interwałów po 10 sekund. Po 30 sekundach tutaj na środku zrobiło się troszkę bardziej miękkie, ale to trzeba bardzo dobrze rozetrzeć szpatułką po to, żeby rozprowadzić temperaturę, która tutaj jest. Jak tak sobie porozetrzecie, widzicie, już teraz jest ta konsystencja zupełnie inna, widać, że czekolada się rozpuszcza, to znowu wkładam do mikrofali na 30 sekund. Uważajcie też, żeby nie spalić tej czekolady w mikrofali, dlatego tak jak wspominałam, co 10 sekund wyciągamy, a z czasem im częściej będziecie w swojej mikrofalówce rozpuszczać czekoladę, to będziecie wiedzieć, na jak dużo sekund możecie sobie pozwolić. Po kolejnych 30 sekundach widzimy, że już czekolada w części się rozpuściła i teraz nie polecam od razu wrzucać raz jeszcze, dlatego że są drobne kawałki czekolady. Najlepiej jest, żeby nie roztemperować czekolady, czyli nie podnieść temperatury powyżej 40 stopni, jest po prostu mieszać do momentu, w którym te drobne, nierozpuszczone kawałki czekolady się rozpuszczą. Jeśli powiedzmy po 10-15 sekundach takiego mieszania czekolada dalej jest w kawałkach, no to wtedy podgrzewamy, ale dosłownie 5 sekund. Natomiast tak jak tutaj widzicie, już mi się te wszystkie drobinki idealnie rozpuściły i czekolada jest gotowa do użycia. A słuchajcie, teraz trzeci najprostszy sposób na takie domowe warunki, wtedy kiedy korzystacie z takich czekolad typowo sklepowych, to jeśli kupicie sobie taką czekoladę, która jest szczelnie zamknięta, nie mówię tu o takiej czekoladzie, kiedy mamy papierek, mamy folię aluminiową, tylko właśnie w takich jakby woreczkach, tak? takiej folice, możecie sobie rozpuścić w zupełnie inny sposób i za chwileczkę Wam go pokażemy. Ten nasz sposób polega na tym, że właśnie zamkniętą taką czekoladę wrzucimy do gorącej wody. Zanim wrzucimy do gorącej wody, warto jest sobie tą czekoladę po prostu połamać, tak jak ma tutaj kostki. Po prostu jak połamiecie, to szybciej się rozpuści, tylko uważajcie, żeby nie przebić opakowania. To też się może zdarzyć, w szczególności w przypadku takich czekolad gorzkich, deserowych, one są twardsze. Biała czekolada to nam jeszcze daje, mamy lato, aktualnie jest ciepło, więc ona też nie jest taka bardzo, bardzo twarda. I dopiero taką połamaną czekoladę będziemy wrzucać do gorącej wody. Plum. Wrzucamy, słuchajcie, tą czekoladę do gorącej wody i chwilkę trzymamy. Łyżką możecie sobie sprawdzać, czy ona się już po prostu rozpuściła. Też nie można przesadzić z czasem, ale właśnie można ją tak podotykać, żeby się rozpuściła. Po chwili wyciągamy taką czekoladę z naszej gorącej wody. Najlepiej właśnie tak jak Tomek to robi, włożyć sobie w ręcznik papierowy. I słuchajcie, wykorzystamy tą czekoladę, pokażemy jak ją wykorzystujemy, bo oczywiście jak potrzebujecie do czegoś innego, to spokojnie możecie po prostu wyleć sobie tą czekoladę. Natomiast my z racji tego, że kręciliśmy odcinek o eklerach z bitą śmietaną i o eklerach z kremem pistacjowym, no to Tomek tutaj na tych eklerach, które nam zostały, zaprezentuje jak polać to czekoladą. Zobaczymy, oczywiście, jak nam to wyjdzie. Nie potrzebujecie do tego żadnego worka cukierniczego. Nie, obcinamy malutki kawałeczek. I teraz możecie sobie polać taką czekoladą po eklerkach. Oczywiście jest to mało artystyczne, to jest taki bardzo domowy sposób, ale jak nie robicie tego na zamówienie, tylko dla siebie, dla dzieciaków, to można zrobić to dokładnie w ten sposób. Cyk, a resztę czekolady można wciągnąć, nie żartuję. Można sobie po prostu użyć do innego kremu, albo po prostu zrobić więcej eklerków. Dobra. Super. Wspaniale, Tomasz. Dobra.